Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dziś w kolejnej gierce w wersji demo, jak tu jeszcze widać. Tym razem w czymś, na co wyczekuję od wielu, wielu lat, nie jestem pewien ilu. Ale tak, od dłuższego czasu Wizard Wifagan. Inaczej mówiąc, mag bądź czarodziej, w zależności od interpretacji nazwy Wizard, z pistoletem. Szczelbą, z czymś takim pięknym. I tak, gierka od wydawnictwa Devolver Digital. Nie jestem pewien, kto jest do końca bezpośrednio producentem. Ale tak czy inaczej, jest demko, czekam na to bardzo długo. I dosłownie dzisiaj chyba ono wyszło, przynajmniej dzisiaj Steam pokazał powiadomienie o tym. Więc tak, rozpoczynamy rozgrywkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przy czym, żeby nie było, trochę wiem o tej grze, z tego co było pokazane na reklamach, trailerach i tym podobnych wcześniej, ale osobiście nie miałem z nim styczności poza tym trailerami żadnej, więc play game. Slot pierwszy. I tak, naucz się podstaw, coś tego typu. Jeśli twój pierwszy raz grać, grając, bardzo mocno rekomendujemy przejście samouczka. Tutoriala ogólnie. To no, pozwoli ci nauczyć się podstaw i przedstawić ci świat oraz postacie. Dobra, robimy samouczka. Czemu by nie? Zobaczymy też, ile wyjdzie z tego. No i patrzę, taka ładna postać ty biega. Podejrzewam, że to jest jakiś NPC albo coś. Ale tak. Okej. Odgłośniłbym wam to, gdybym mógł, ale nie jestem w stanie. Okej. Okej. Dobra. Jakaś pieśń o bohaterach, jakiejś wielkiej szóstce czy coś, nie wiem jak, to, jak ich nazwać. Rzekomo wszyscy zginęli. Teraz to jest w naszych rękach. Kimkolwiek będziemy i o cokolwiek chodzi. A proszę. Jest kreator postaci. Jak miło. Czy możemy sobie swojego własnego gościa stworzyć, okej. Okay. Mhm. Fajne czapki są. Wezmę chyba taką. Nie jest może idealna, ale tak. Amulet. Ze wszystkich obecnych chyba takiego bym wziął. A shape, a color. Okej, okay, dużo tutaj tego. Ale tak, zanim coś to zobaczymy, dokąd to dalej prowadzi. A, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Szczerze, prosty kreator. Ale jednocześnie podoba mi się. Podobie mi się. Tylko zastanawiający po oczach. Można wnioskować, że nasza postać jest kobietą? Czy coś? Nie wiem do końca, ale okej, okay, fajnie, że tutaj są różne plecaki. Wezmę sobie taki. To jest kształt oczków. Może znajdziemy jakieś takie, żeby były jak najmniej widoczne. Może to jest kwestia też czapki, że ona jest taka... No niekoniecznie. Bo z drugiej strony inne mi się jakoś tak nie podobają. Dobra, niech będzie to. Tylko to, że koloru ubrania nie da się zmienić. Może z czasem to przejdzie. Kolor oczu... Niech będzie taki, no... Wiem, że może nie najlepiej, ale niech taki dziad będzie jako nasz jełop póki co.
co teraz. Misja rozpoczęta. Narodzi bez pistoletu. Okej. W sad się poruszamy, z tego co widzę. Z pacjem mamy rolkę, co już sam odkryłem. I co teraz? No, jeszcze lewy przycisk tutaj widzę, że coś też robi. Okej, jakieś takie podstawowe uderzenie. Ale dobra, nie ma co się tym przyjmować. I jakiś kryptomanta. Witaj, czarodzieju. O, dobrze, nadal żyjesz. Dobra, czyli ja się tutaj wszystko przesuwa. Nie jesteś moim pierwszym wyborem, ale mój pierwszy wybór już nie żyje. To nie jest idealna sytuacja. Nie znam płci postaci. Jeśli by istniała inna opcja. Nie ma zbyt wiele czasu, zanim świat się skończy. Okej. Musisz udać się do wieży, by cofnąć czas, zanim chaos zaczął wszystko rozwalać i niszczyć. Okej. Ale to są wrota, niedaleko stąd. Po prostu idź, czym podejrzeć za ścieżką. Okej. Drogą. Mamy coś z tym zrobić fajnego? Okej, dobra, czyli możemy bić rzeczy. Z tego jakieś materiały dostajemy, więc wnioskuję, że trailer nie kłamał. Rzeczywiście tutaj będziemy mogli stosować jakieś takie swoje techniki. Jakieś różne rzeczy. Okej, rolka oczywiście. Są tego, albo mi się daje, albo rolka ma delikatne opóźnienie, ale to może być też wina bądź zasługa, zresztą jak na to spojrzeć, tego, że nadal mój monitor jest naprawdę na dużej rozdzielczości, a gra może być nieprzystosowana, chociaż muszę przyznać, że ładnie to wygląda, nawet jak na tą rozdzielczość. Mówię oczywiście o 4K i swoją drogą. Warto byłoby chyba pomyśleć o tym, żebym zaczął też wrzucać filmy teraz w 4K, kiedy w końcu mam ogarnięty internet na tyle, że nie będzie mi wrzucało się to kilka dni. A póki co, consumable items, widzę, że mogę jakieś jagódki żreć, czy co to jest, jakieś kasztany. I okej. Ona jest martwa, czarodzieju. Nie ma dla ciebie żadnej nagrody do zebrania. Wszystkie wrota znowu są zamknięte. Na obszarze całej wieży. Ona je wszystkie otworzyła raz. Możliwe, że ty też dasz radę. Ale będziesz potrzebować arkany. Chaos jest po prostu magiczną energią. Malignant, nie jestem pewna, ale tak. I ogólnie bezmyślną. Będziesz musiał z nią walczyć, by zdobyć arkany. By z nim walczyć, będziesz potrzebował... Jak ona to nazwała? A, tak! Pistoletu, czy tam broni palnej. Okej. Okay. Złotka craftingowa i... Okej, okay, mogę tutaj zrobić pierwszy pistolet z drewna. Każdy czarodziej wie, jak go zrobić, okej. Okay. Ale nie będę tu kupić całego drzewa. Nie tędy droga. Rozbijmy jakąś skrzynię, czy coś, czym prędzej. Patrzmy. Mamy wystarczająco? Co jeszcze? Dobra, czy jest coś więcej? Dobra, nic więcej nie mówię. Ale mam drewno, możemy teraz to otworzyć, skraftingować. I tyle? Już mamy? Okej, mamy. O, widzę tu przy okazji 100 pocisków, okej, więc muszę być ostrożny. Ale tak. Teraz, kiedy masz pistolet, bądź broń palną, chociaż nawet chyba pistolet, możesz zbierać arkany, by otworzyć wrota. Zabiorą cię do bezpiecznego miejsca. Otwory chaosu będą puszczać arkany, gdy zginą. Okej, dobra. I co teraz? O, patrzcie! Audi! Ten grajek, którego widzieliśmy w intrze. Ach, wszystko zbierze ku końcowi, dzieciaku. Mamy najlepsze siedzenia, by obserwować przedstawienie. Ten stary duch mówi ci, że los świata jest w twoich rękach? Słyszałem, jak mówiła to już komuś wcześniej. To jest ciężki
ciężkie brzemię, które na kogokolwiek można zrzucić. Ale nie przejmij się tym za bardzo, dzieciaku. Jeśli zawiedziesz, i tak nie będzie nikogo, kto będzie mógł cię za to winić. Powodzenia ze wszystkim, dzieciaku. Ostatni Bart. Okej, dobra. Przy okazji, widzę, że tutaj w lewym wszystkim to mam fajne proste pił. Pozwalające nam szybko tutaj rozwalać wszystko. Zdecydowanie szybciej na pewno niż jakby mi to ręcznie robić. Nie wiem, czy to jest rozsądny pomysł. Ale pozbierajmy trochę rzeczy, czemu by nie. Okej, dobra, może to jednak nie najlepszy pomysł, bo jest informacja you have limited ammo. Dobra, to może lepiej, nie marnujmy go. Okej, znowu witaj, czardzieju. Uważaj. Istoty z czystego chaosu zmierzają tutaj przez wyrwy przed nami. Pokonaj ich, by zdobyć arkanę i tworzyć wrota. Okej. Dobra. Okej, widzę, że przeładowanie sobie trochę zajmuje, ale mogę też manualnie wywołać przy użyciu R-ki. Okej. Mogę się tutaj przedostać jakoś inaczej. Nope. Za tym idzie, może po prostu rozwalmy tutaj to jest. Cokolwiek by tu miało być, nie być. Okej, cokolwiek to jest, wygląda na to, że opłaca się nawet rozwalać, bo wypada z tego jakiś amelinium, złom czy inne jakieś takie rzeczy. Więc tak. Będę miał trochę amelinium, jak widzicie. Co tego mam tu jakieś, żelazna sztabka, jakaś taka ładniejsza rzecz i trochę metalowego... metalowych resztek, tak chyba trzeba mogę nazwać. Dobra. Okej. Jak na razie? Nie wygląda to na zbyt skomplikowane. Oj, znowu się pojawiła. Ta cała... No ta cała... Nie wiem, jak to nazwać. Kończy ci się amunicja. Stwórz kolejną broń. Okej, czyli mogę jej wytworzyć więcej. O, dobra, tu... W sumie fajnie, chociaż z drugiej strony spodziewałbym się, że może mogę stworzyć jedną każdego typu. Nie, dobra, mogę nakraftić tych więcej, fajnie. Ale póki co nie trzeba. Chaos jest irrelentless. Nie wiem, jakąś bezlitosną, nieskończoną, niezmęczoną, niezmordowaną. Nie pamiętam słowa naprawdę, jak zwykle podczas nagrywania. Ale tak mocą, czymś siłą, energią. Ale ty stoisz silny naprzeciwko niej. Powróć do wrót, by otworzyć wieżę. Okej, dobra. No to zastanawiam się, czy będzie polska wersja językowa na premierę, czy nie. Nie to, żeby to było jakieś krytycznie potrzebne, ale no, na pewno miło by było, gdyby było po polskiemu. Bo miałbym mniej męczarni z szukaniem słów czasami. No dobra. Znowu coś od nas tutaj chcą. Ta cała kryptomantka. Okej. Użyj tej arkany, którą zdobyłeś, by naprawić wrota. Nic więcej? 20 arkan, mam 41, okej. I możemy przejść. Quest zakończony. To jest jakieś Tether Your Soul? Nie wiem, czego od nas chcą, ale... Nie wiem, czy to mi się podoba. Na pewno widzę tutaj jakieś deski, które mogę rozwalić. Tylko, że to jest szybkie, to mogę... z rączki. I teraz uwaga. To się zrobiliśmy. Jestem pewien do końca, bo... słowo Tether. Kojarzę, ale nie do końca. I co tu jeszcze jest? Zadanie zaczęte. Pierwsza edycja. Naucz się, jak się uczyć. Okej. Okay. Pierwsza edycja... to starożytny tom Mehana. Będący w stanie uczyć się na temat świata wokół ciebie. Możesz go użyć, by skanować obiekty, by dowiedzieć się więcej na ich temat. Okej. Kiedy trzymasz pierwszą edycję, będziesz miał znacznik, który pokazuje, co możesz skanować. Możesz ulepszyć pierwszą edycję, by pozwolić ci skanować więcej rzeczy. Skanowanie niektórych obiektów i kreatur daje ci nowe recepty. Okej. F i O. On to jest jakiś ten Solve Tether, czegoś tak, pierwsze edycje. To jest jakaś God Machine, okej. Okay. Czyli boska maszyna. Boska maszyna używana do pilnowania duszy tych, którzy jej użyją. Okej, okay, tutaj co mamy? Doorway, czyli te wrota.
Jeden ładowany arkanom, wrota prowadzą z powrotem do wieży. Jakieś teraz każą Chronomancer Wheel? Czy to jest to? Może? The Wheel. Okej, okay, czyli koło. Starożytna boska maszyna używana, by turlać do tyłu czas. Albo mówiąc normalniej, cofać czas. Okej. Okay. Proces jest chaotyczny i czasami produkuje niespodziewane rezultaty. Bazujące na tym, czy... Okej. Okay. Czy przyczyna tego zdarzenia jest nadal w świecie, czy we wieży? Jako zabezpieczenie nałożone przez bogów, wszystkie te... Edward, czyli powiedzmy, że nie wiem, związane, rozerwane, jakkolwiek, nie mam pojęcia, bo kojarzy mi się milion słów z tym, ale nie jestem pewien, więc tak. Muszą być w wieży, by koło mogło cofnąć czas. A, przy okazji mamy też informację o pierwszej edycji. Okej. Okay. We wczesnych dniach mechanomancji, po stworzeniu pierwotnej mechany, czarodzieje Imperium stworzyli pierwszą edycję. Pierwsze edycje książki, będące w stanie uczyć się same przez siebie i pisać swoje własne strony. Ich kreacja skończyła, będąc zbyt inteligencją, zbyt inteligentną. Pierwsze edycje zbuntowały się przeciwko czarodziejom, którzy ich stworzyli i spalili Akademię, niszcząc... Okej. Niszcząc, powiedzmy, skrzydło automatyzacji i przywoływania szkoły i eliminując dużo uczniów, instruktorów. W konflikcie, który zakończył się, powiedzmy, remisem, wyrównaniem po tygodniu walki. A czardziej bojowi, czy tam zaklinacze bojowi, bo sorcerer najczęściej kojarzy tłumaczone jako zaklinacz, chociaż też może być mag, może być czarodziej, podkreślam. Polska języka nie ma jakoś tak dokładnie stwierdzeń, ale tak. Zostali zawołani z powrotem z frontu, by przełamać blokady i pokonać księgi. W następnych, znaczy na skutek tego buntu arcymagowie Imperium nałożyli prawo, ograniczające, jak księgi mechana mogą być napisane. Okej, nigdy więcej mechana nie mogli już pisać swoich stron. Nie mogli się już uczyć. Z ogni w Akademii tylko kilka pierwszych edycji pozostało. Większość została zamknięta w bardzo mocnej kwarantannie. Oddzielona od kamienia i metalu. Od kamiennych metalowych konstruktów, które pozwalały im poruszać się swobodniej i rzucać zaklęcia. Po roztrzaskaniu świata wszystkie pierwsze edycje zostały uznane za zniszczone. Dobra. Jakaś taka większa histeria się tutaj kłania. Podoba mi się. Podoba mi się jakieś takie. Ale wiecie, ja ogólnie lubię, jak są fajne, powiedzmy, tej historyjki w świecie. A póki co tak, zanim się będziemy przyjmować czymś więcej, a... Koło jest zniszczone, a zębatki koła muszą być zwrócone, zanim czas może być cofnięty. Czy świat przywrócony do wcześniejszego stanu. Okej. Okay. Będzie ciekawe, tutaj będziemy się chyba cofać w czasie. Motyw, który jest też obecny w innych tytułach. Nawet w bardzo wielu. Czasem w formie pętli czasu, czasem w formie innej. Żeby nie mówić za dużo. Ale okej. Okay. Tak czy inaczej, pozwólcie, że spokojnie sobie tutaj potłukę wszystkie te deski, pogromadzę więcej drewna i jak już się tym zajmę, to przy okazji też zobaczymy, co dalej z tym można zrobić. Mamy zadanie, żeby zeskanować 5 budynków, co też zaraz zrobię, bo widzę tu jakieś takie... Będę trochę na jakiś zegar, który jest, powiedzmy, delikatnie skrzący się w jakimś zieloną mazią, czy coś. Zaraz zobaczymy. Tak czy inaczej, no,
nie byłbym sobą, gdybym nie rozwalał wszystkiego, co mogę rozwalić i nie zbierał wszelkich takich znajdźków. Jak wiecie, uwielbiam takie rzeczy. O, przy okazji zdobyliśmy jakiś manuskrypt. A w tle, gdzieś tam daleko, w domu mnie słyszę, że pies marudzi, więc jeśli będę miał jakieś problemy, to wybaczę zacięcie. Ale no, mogę być zmuszony. O, przy okazji znaleźliśmy zębatkę. Potrzebujemy trzech znaleźć, okej. Okay. Teraz mamy jedno. Czy pierwsze dyce może coś tutaj zeskanować? A no może. Bank Arkany. Jest tutaj w specjalnych budynkach. Przechowuje i pilnuje arkany do późniejszego użycia. Okej, okay. W takim wypadku, jeśli to jest coś takiego, to podejrzewam, że arkany możemy jakoś stracić, tak więc też... Nie będę może jakoś szczególnie marodził, psioczył, czy był nieostrożny i po prostu, no, oddamy to. A co mnie tam? I tak nie mam co robić z tą arkaną na razie, więc równie dobrze może sobie leżeć w tym pojemniczku. I tak, to są inne jakieś takie poniszczone rzeczy. Ale tak, samo to miejsce nie wykazuje na razie możliwości dla nas, żeby iść gdzieś dalej, więc nie przejmujmy się tym wszystkim i raczej idźmy po prostu przed się, szukając czegoś więcej. O, widzę kolejne dyski i kolejne zębatki, więc tak. Zaraz będziemy mieć fajne kolejne rzeczy. Ale zanim coś jeszcze to sprawdźmy, czy to da się zbadać? Tak. Jest to mechana badawcza. Ta masywna mechana została zbudowana we wczesnych dniach broniomancji, tak chyba najłatwiej określić to, by pomóc w badaniu zaklęć. Gdy stan sztuki... Kiedyś główny obiekt sztuki został zastąpiony z nowszymi stołami badawczymi. Ale nadal jest świetnym źródłem edukacyjnym dla początkujących broniomantów. Potrzebujemy 5 skrapów i 1 manuskrypt, żeby to naprawić. Okej. Okay. Szkoda, że nie znalazłem więcej skrapów tam wcześniej, ale dobra. Kolejna zębatka i co tutaj tym razem mamy? Uwaga, uwaga. Mistyczny anihilator. A niebezpieczna nazwa? Niszczy rzeczy i przemienia je w czystą arkanę. 15 arkany za manuskrypty, okej. Okay. 68 za drewno, 10 za to, okej. Okay. 5 za to. Czemu nie? Skoro i tak kończymy się przyciski, to czemu nie? Wezmę sobie nowego. A tego zostawię, co to tam był. I czy jest coś jeszcze do odkrycia, czy... Nope. Oczywiście, że nope. I mam to zdanie, napraw badawczą mechanę i ulepsz pierwszą edycję. Tutaj musimy wrócić trzy te zębatki. To też zrobimy, bo no nic lepszego tak nie zostało i patrzcie, co działa. Okej. Okej. No Marcers Wheel. Czyli najłatwiej powiedzieć, koło maga czasu, koło czasu jest boską maszyną, która cofa czas. Zwraca jej starożytne zębatki, by dodać do koła i odbudować coraz co więcej światła. Każda zębatka, którą dodasz, pozwala ci cofnąć czas wcześniej i odkryć więcej strzaskania. Okej. Okay. Jakieś The Imperium? Czy coś takiego? Rozumiem jakieś The Imperium. Nie rozumiem nic, ale okej. Okay. Zresetuj, czyli nastaw ponownie i odbuduj świat przez cofanie czasu. Okej. Okay. Zabiliśmy to. Co teraz? No, halo, co teraz gro? Chyba... Okej, okay, dostaliśmy nowe tutaj przejście. Pierwszy jeździec? Dobra. To było coś, że cofnąłeś czas trochę i znajdź Hildę. Okej, okay, a czy coś tu można zrobić? Chyba nie. Tak więc, no niech tak będzie. Idziemy szukać tej swojej Hildy, kimkolwiek ona jest. I tak, rozpocząć nową ekspedycję. Jeśli przejdziesz przez wrota, będziesz zaczynał nową ekspedycję. Jeśli zginiesz podczas ekspedycji, puścisz wszystkie przedmioty ze swojego plecaka i powrócisz do... Niech będzie to po prostu kotwicy dusz. I... Okej, okay, jesteśmy w Imperium i co teraz? M, otwieram mapę.
Okej, tutaj widzę jakieś coś. Tutaj to. Drzewka. Banas. Okej, dobra. A zanim coś bardziej, to pierwsza edycja, powiedz mi proszę, czy mogę coś tutaj zeskanować. A no, tam coś mogę. Dobra, dzięki za informację. Zanim to jednak, to tak. Jestem zły, niedobry, wiem o tym, ale muszę po prostu... Muszę zobaczyć, co tu się dzieje. Patrz, jakiś stworek tu jest? Nie mogę go zeskanować ani nic, on sobie po prostu jest, okej, to nie będę mu na razie przeszkadzał. Tu jest jakiś też kuteczek. Też nie będziemy go ruszać. O, grzyb. Okej, czyli mam jakieś kółko miksturowe. Ciekawa sprawa. I dobra. Zwiecznie podróży. Hello. A, dobra. Czyli tutaj jest jakaś postać. To jest chyba ta hidla całej, której mieliśmy szukać. Ale dobra. Zanim coś, to oczywiście tutaj pozbieramy jak najwięcej drewna i innych rzeczy. Może zniszczmy to coś, cokolwiek to jest. To wiem, może jakieś fajne skarby tutaj znajdziemy. Kamień, skrapy, jakieś inne rzeczy. Okej, trzymając E można podnieść więcej rzeczy na raz. No i z taką tabę można fajnie się przerzucać. Teraz co było? Mechana oil. Okej, czyli olej jakiś. Jednak na razie się tym nie przejmujmy. Rozwalajmy co wlezie. Jak się okazuje, możemy tworzyć bez problemu. No, sobie nowe bronie, więc nie ma co się przejmować. Myślę, że pancerz zbyt wysoki. Zbadaj lepsze zaklęcia. A. W ogóle taka jeszcze taka ciekawostka. Powiem to szczerze z nadzieją, że nikt z moich graczy tego nie odkryje jako tego tutaj, bo chciałem sobie jako niespodziankę przedstawić, ale powiem tak, w świecie, powiedzmy do RP, który stosuję we wszystkich swoich kampaniach, które prowadzę, czy to były one w systemie D&D 5 edycja, czy to teraz w systemie Pathfinder 2 edycja, a ogólnie nie ma bagi. Taka ciekawostka, ale właśnie istnieje coś takiego jak tutaj. Tak to określę, czyli broniomancja, aż tak to dziwnie nazwę. I to w różnych formach. Zarówno jako, powiedzmy, broń wręcz, jak i dystansowa. Czyli istnieje to w dwóch formach. Jedna, którą już znają, to jest w przypadku właśnie, kiedy używa się broni normalnej do walki wręcz. A też ma co pewien haczyk, którego jeszcze nie znają. A właśnie ciekawostka druga, że to, co tutaj widzicie bezpośrednio, czyli to, że powiedzmy jest taki mag, w rzeczywistości strzelcem po prostu, który ma jakąś tam broń strzelającą magicznymi pociskami. Jak najbardziej też jest drugą jakby formą, którą chciałem przedstawić od jakiegoś czasu. I nie ukrywam, nie jest to mi kreatywny nowy pomysł własny, bo właśnie inspiracją była ta gra, kiedy pierwszy raz zobaczyłem trailer, ale tak, taka ciekawostka, że u siebie też to stosuję, powiedzmy, jako motyw i skończył mi się, dobra. Może zróbmy w ogóle tak na zapasie ich więcej, bo coś mi mówi, że jak będę tutaj zbierał, to dużo tego potracę. Więc no. Tak będzie chyba bezpieczniej. Tak, o, widzę, że jakiś cykl dzień-noc. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, ale tak, ale jest. Dobra. Zbierajmy w takim wypadku złomy i nie przejmujmy się tym, co nam każą w questach. Kurczę, osobiście nie mogę się doczekać, kiedy będzie pełna wersja. No bo podobnie jak to, co ostatnio sprawdzałem, czyli to ten Little Universe czy jakoś tak. Taki tej właśnie Wizard Huagan pewnie będzie należał do mojej kolekcji gierek. Z chęcią będę sobie ogrywał, a tutaj tego się nie mogę doczekać. Nie tylko dlatego, że samą demko mi to nie razie się podoba i że czekam tę grę od dawien dawna, co też to, że właśnie nawet tutaj będę pokazywał, że będzie funkcja co-op. I też wiedziałem o tym od dawna, więc no, delikatnie mówiąc, może to być naprawdę o tyle ciekawe, że nawet ups, przez przypadek wypiłem sobie buraka, czy co tam jest. A, wstawmy już lepiej na kosztany. Ale tak, dlatego, że wydaje mi się, że może się też to spodobać innym z mojej takiej, no, pseudo ekipy, bym powiedział. Chociaż ciężko powiedzieć o prawdziwej ekipie. Raczej po prostu siostrze i paru innym osobom, które kiedyś występowały u mnie na paru filmach. Dawno temu i nieprawda, ale dobra. Póki co gadajmy. Ty? Jesteś moim zastępstwem. Wszystkich ludzi na strzaskaniu. Ty. Bogowie, mam nadzieję, że ona wie, co robi. Robi się zbyt stara na ten cały nonsens. Ale jeśli masz zabrać mi robotę, powinieneś przynajmniej zrobić to dobrze. Ale pierwsza rzecz, zacznijmy od podstaw. Naładuj mi ponownie tą broń. No, uda się tutaj
do stacji ładującej. I może miałem zeskanować. Jest to stacja ładująca. Główne narzędzie czarodzieja do tworzenia pocisków i pyłów, czy prochu do broni. Nowe pociski i prochy do tego wszystkiego mogą być odkryte badając, okej. Okej. Tutaj można budować... jak to się nazywa? Bezpośrednio do broni. Wybieramy pocisk. Wybierz pocisk do stworzenia. Okej, jeden może maksymalnie mieć 300. W takim wypadku mam tyle. Niepotrzebnie ich natworzymy tak dużo, ale okej. Wymienimy potem na arkanę. Proste zaklęcie destrukcji. Klasyk. Jestem prawdopodobnie, jak będziesz w wieży, sprawdź swoją mekanę badawczą. Pozwól nauczyć nauczyć się budować lepsze zaklęcia. Tworzyć, komponować. Będziesz też musiał się dowiedzieć, jak stworzyć własną stację ładującą. Następnym razem, jak zakręcisz kołem, może mnie tu nie być. Widzę, że masz pierwszą edycję. Dobrze. Ta księga jest dużo mądrzejsza, niż ci się wyobraża, czyli wydaje. Jeśli pozwolisz jej dobrze na coś spojrzeć, może się wiele nauczyć. Pozwól, by dobrze się mi przyjrzała. Pokażę ci, jak stworzyć zarówno budować światów, jak i też pistolet meblowy. Okej. Świetnie. Księga powinna nauczyć cię receptur na jeden z tych pistoletów teraz. A teraz dawaj, stwórz go. World Builder wymaga dużo rzeczy, ale mamy na szczęście. Tap switch to furniture gun. Okej. Trochę dziwna sytuacja, bo mówię furniture gun, a tu mam World Builder. Chyba, że to jest to samo, ale okej. Pozwala to konstruować i dekonstruować budynki. Budynki stworzone w wieży są permanentne. Te w strzaskaniu są tracone, kiedy cofamy czas. Okej, jak to klikniemy, to możemy otwierać i możemy budować takie coś i potem jeszcze inne, ale to widzę, że wymaga dużo rzeczy, więc na razie nie. Okej, to schowajmy i pogadajmy jeszcze z nim. Pamiętam, gdy ja zbudowałem swój pierwszy pistolet meblowy. Pewnie się, że zbudujesz sobie stację ładującą w tej swojej wieży. Będzie ci służyć do końca czasu. 200 lat temu świat został zniszczony i strzaskanie powstało. Wtedy jeszcze rzeczy były stabilne, głównie. Dopóki nie otworzyliśmy wieży i nie wyspuściliśmy chaosu. Chaos ciągle niszczył świat. Nieważne, jak dużo razy cofaliśmy koło. Teraz chaos zniszczył koło. By odbudować świat, musisz najpierw zbudować koło. Jedna przekładnia, czy tam zębatka, na raz. Moi sojusznicy, jeźdźcy, mogą mieć inne kawałki ze sobą, ale nie zaufają ci. Pierwszy moment, w którym nas spotykasz, ale nie pierwszy, w którym my ciebie spotykamy. Kiedy następnym razem cofniesz czas, zakończysz kołem, nie będę tego pamiętać. Okej, to jest napisane o tym, że służą do naprawy koła. Okej, i to ogólnie działa tak, że będziemy mogli coraz bardziej to przesuwać, coraz dalej i dalej i dalej. Nowe fragmenty tego strzaskania muszę odkrywać. Okej. Nagromadziliśmy trochę złomu, to możemy chyba wrócić i zobaczyć, dokąd to będzie prowadzić. Dodaliśmy i możemy znowu przekręcić czas, ale zanim to, muszę zrobić jeszcze parę rzeczy. Pierwsza sprawa... Nie potrzebuję już tego. 15 arkany, zabójcza ilość. Tak czy inaczej, dzięki.
Kolejna, musimy zbudować to. Jeszcze kolejna to to, że wypadałoby posłuchać się i... O, jak to się nazywa? No, zbudować tą stację. Da się tego się obrócić? Nie wiem. Na wszelki wielki muszę go postawić tak, żebym tego potem nie żałował, więc... No, tak. Nie widzę jednak, żebym mógł to obracać, więc na razie dobrze, że chyba tak to postawiłem. I czy to coś się zmieniło? Nope. Nadal jest tak samo. Ale okej. Dla mnie to nie problem. Zobaczmy w takim wypadku, co tutaj możemy zrobić. Gdy będziemy jakieś Fiddlehead Fern, będziemy mogli ulepszyć pierwszą edycję, pozwalając jej skanować stwory. A tutaj możemy płonące pociski mroźne, czujące albo zauroczające. Ciekawe. A ze wszystkich na razie chciałbym może ogniste. Gdzie będziemy mogli budować teraz jakieś rzeczy związane z ogniem. Okej. Okay. Fajna rzecz, ciekawa. Zobaczmy tylko, czy mogę coś teraz tutaj zrobić, czy nie. Mogę, tylko wymaga to żelaza, którego... nie posiadamy. Dobra, czyli nie skorzystam z bardzo z nowych pocisków. Ale no, przynajmniej je mamy. I dobra. Co mi też mam? 36 minuta, czyli zaraz przydałoby się kończyć. Czy coś się tutaj zmieniło pod tym względem? Chyba nie, chyba na to wszystko tak samo. Ja może jest jedno więcej tutaj. Pewnie nie jestem. Jak czy jak robimy to? Rollback time. I co jeszcze teraz? 4 kolejne musimy zdobyć. I ponownie odnaleźć Hildę. Jaki znaczek ładny? A? 5 minut jakieś. Tam się pokazało. Chaos. Teraz rozwala czas. Część świat na kawałki. Masz limitowany czas, zanim chaos będzie uwolniony. Kiedy się to skończy, przetrwanie będzie trudniejsze, okej. Okay. I przebudzaj te wyrwy i je niszcz, by chaos jeszcze bardziej wycofać. Okej. Okay. Zobaczmy w takim wypadku, dokąd to będzie prowadzić i co z tym będzie tak naprawdę. Okej, okay. Gunslinger, czyli strzelcu. Input, możemy użyć skrapy. Okej, okay, czy są jakieś inne rzeczy. Dziwna rzecz, bo ty mówiła coś o mojej... o tym, że mam niby jej broń, ale okej. Okay. Wygląda to, że musieliśmy się wcześniej spotkać, jeśli masz moją broń. Inni jeźdźcy mają te przykładnie, więc muszę się z nimi sprostać, zmierzyć i tak dalej. Ten piec tutaj może topić metale i inne rzeczy, tworząc, trzeba przemieniać je w materiał budowlany. A możesz go zastanowić jak każdy inny mebel. Okej. Okay. Trochę to zajmuje, ale i tak dzięki. Dobra. Okej. Okay. Wiecie, mam jakieś zadanie na to, żeby zdobyć... przykładnie. Tak czy inaczej, można, że nie marnujmy czasu na zbieranie tych materiałów takich... twardszych, czy coś, skupmy się na tych miętkich, które jestem w stanie gromadzić. Mamy naprawdę limitowany czas na razie. O, widzę, że to mogę zniszczyć, czy to był... Nie, już myślałem, że to będzie ten materiał, który potrzebujemy. Ale jednak nie. I jest koteczek. Pewnie powinienem tego nie robić, ale i tak. Spróbujmy upolować koteczka. O, coś mnie mówi, że może, nie będę tego aż tak żałował, bo jakiś fajny materiał z tego wypadnie. Okej, okay, uwaga i... Jinx Eye oraz jakiś tam coś fair. Czyli mamy jakieś futro. I tutaj też mamy do czynienia z czymś nowym. Jakieś takie... mechastwory? Okej. Okay. Nie wiem do końca co to. Wiem tylko, że... Okej, okay. Że też mają broń.
mogą do mnie strzelać, więc muszę być ostrożny. Czyli tak będzie ciężkie, patrząc na to, że nie mam aż tyle możliwości unikania. Ale okej, manuskrypty z nich wypadają oraz te skrapy, więc nie jest tak najgorzej. Dobra. Okej. I co? Czyżbyśmy zdobyli? Zębatkę? Tak, zdobyliśmy. A tutaj mamy tego całego Ferna. Wygląda na to, że z ręki nie da się go zdobyć, trzeba to robić z broni. Dobra. Chaos Rifts appeared nearby. Czyli nearby. Okej. Niszczyłem. Reduce Chaos. I pomaga trochę. A tutaj co mamy? Ważne to zeskanować. A właśnie, przeczytałem jeszcze informację o paru rzeczach, więc... Przeczytajmy Hilda. A czy to dobra. Później będziemy o tym czytać. Na razie zobaczyć tutaj. Bo na razie mi szkoda czasu po prostu. Odkryj mapę. Pokazał mi to kolejną zębatkę. Dobra. A tutaj jest dwójka, to mogę spokojnie chyba strzaskać. Ja, powiedziałbym, że wszystko, co jest do dwóch, możemy w miarę spokojnie tłuc. Ale powyżej dwójki, to nawet nie ma co myśleć o tym. I dobra. Widzę, że rozgrywka póki co no nie jest niczym bardzo skomplikowanym. Ale to jest czwórka, co tego nie powinienem ruszać. Nie dopóki nie mam jakiejś lepszej broni. I dobra. Oczywiście wiadomo, że to jest nie dosyć, że wczesna faza, co pewnie nawet jeszcze, jako że to jest demo, to też nie zrozumieli wszystkich problemów. Okej. Okay. Jakiś kradziok groźny. Okej. Okay. Aha, i jeszcze mamy tutaj wyrwę hałosa. Dobra. Pokonana, więc mam trochę więcej czasu. Świetnie. A teraz chodź tu, kradziok. Trzeba cię pokonać. I co my tu mamy? Imperial linen. Czyli inaczej mówiąc chyba płótno lniane imperialne, czy coś takiego. Skrzynka. Lecznicza miksturka, kamień i złom. Bierzemy wszystko. Można to jakoś się zdemontować? Ważne, tylko chyba nic się z tego nie dostaje. Smutne. Liczymy to, że może coś więcej będzie. Ale dobra. A co ciekawe, tutaj tego nie można zniszczyć. Tu jest koteczek, którym się na razie chyba przejmować nie musimy. Ale dobra, mamy tu kolejnego kradzioka. Ten kradziok ma przy sobie... Według tego, co nam tu pokazują. To tak, ma przy sobie tego, właśnie zębatkę. Okej, okay. I czy rzeczywiście miał, czy może to ma z mnie? To na to, że rzeczywiście miał. I niestety nie zniszczyłem tej wyrwy, przez co teraz nie opóźniłem chaosu. Ale dobra, Albo się wydaje, bo te stworki po prostu losowe zaklęcia rzucają. Fajne, fajne. Podobie mi się. Wreszcie tylko, że mam drugą zębatkę, potrzebujemy chyba trzech, czy... A przepraszam, nawet czterech! Ja tylko dwie znalazłem. Nie mam pojęcia, gdzie innych szukać. A teraz mamy już informację o tym, że świat się kończy. Jej, super! Znaczy mówiąc, zaraz jakieś dziadostwa będą spadać z niebios. Okej, portal hałosa. To od razu rozwalamy. Czemu nie? Okej. Ale już rozumiem, czemu przetrwanie będzie trudniejsze. Nie jest na szczęście jakieś takie... tragedia nie do przetrzymania. Ale tak, jak najbardziej zrozumiały czemu... raczej byśmy musieli się starać, by do tego nie doszło. Jak już to dojdzie, co... Delikatnie mówiąc, po prostu za chwilę będą jakieś te dziadostwa nas goniły i przeszkadzały, co... No, zapewne najłatwiejsze do przetrzymania nie jest. Jedno, co mi ratuje tutaj, to to, że mam trochę... doświadczenia z grami, które wymagają, delikatnie mówiąc, precyzji. Czasami będzie mi się udawało jakąś na farcie uniknąć, czy coś. To jest jedna opcja, a druga to to, że jest to jeszcze etap samouczko podobny, więc ten hałos i tak jest, powiedzmy, mało groźny. No więc, jeżeli tak, pewnie
Gdybym był mniej ostrożny, to bym zginął. Okej, i tu jest jakiś znak. A, dobra, to jest chyba znak hałosa. Tak, to są znak tych drzwi do hałosu. Jeśli się pojawią, to trzeba szybko rozwalać, żeby opóźniać przybycie hałosa tak totalnie. Dobra, teraz M. Niestety nie widziałem niczego przydatnego. A co to mi idzie, najlepiej będzie, jeśli po prostu... jak to się nazywa? Najlepiej będzie, jeśli bym po prostu zwiał. I widzę, że nie mamy wystarczająco nawet skrapów, żeby móc zrobić sobie pieca. Niedobrze. Ja to obawiam się, że jeśli tutaj teraz tego nie zrobię, to no... Powiedzmy, że po prostu już piec nie spotkam. Ale tak czy inaczej, lepiej będzie uciec do wieży. Okay. I... Co teraz w sumie? Bo nie ukrywając, trochę nie mam pomysłu, co dalej. Powiedzmy, że tak, no... Teoretycznie zwyciężyliśmy, bo udało się uciec, mamy trochę tego. To, że mogę tutaj ten cały pierwszy... No, pierwszą edycję ulepszyć. No, ale nadal wygląda na to, że czas już się nam skończył. Są dwie zębatki. Fajnie. I... Każda zębatka przeniesiona chyba będzie o 5 sekund więcej czasu nam dawać. Ciekawe. Dobra. Okej. Okay. I... Świat wygląda... relatywnie inaczej. No nie będę ukrywał, no nie jest dla mnie zaskakujące. Bo co jest za to trochę zaskakujące, to to, że znowu spotkamy Hilda, jakby nigdy nic. Że mamy jakąś stację do ważenia eliksirów. Okej, okay, czy wiesz jak robić... Aha, dobra, czyli takie typowe gadka informująca nas o tym, że możemy tutaj dostać stację do ważenia eliksirów. Pierwsza rzecz, a druga, a mam tu koteczka, którego musimy zeskanować. Niestety będzie nam uciekał, więc czy się uda? No, udało się. Dobra. W takim wypadku tylko zobaczę co jak. Widzę, że dostaliśmy jakiś pomysł na maszynę do szycia. Która będzie nam przyspieszała poruszanie się? Czy coś takiego? Interesujące. Ale tak czy inaczej, pierwsza kreatura zbadana. I w sumie powoli możemy na tym powiedzieć, że będziemy kończyć nasze spotkanie, ten epizod i tak dalej. Najprościej w świecie... Nie wiem, czy jest coś więcej tego sprawdzenia, ale okej, okay, Scavenger, tak się nazywa ten kradziok. I czy dostaliśmy jakieś większe informacje na jego temat? Tak, połączenie plecaka. Też tej do szycia maszynie. I ten fajny stworek, który uwaga, uwaga, jak się nazywa, zaraz zobaczymy. To jest po prostu mechana. Okej. Okay. To zwiększa... Znaczy, daje regenerację życia. A, i tu jeszcze jakiegoś innego dziada widzę. Tego chciałbym zbadać, ale zanim to muszę niestety tą małą mechanę zniszczyć. Preferowałbym tego uniknąć, ale no niestety muszę, bo... A, ta duża... Ten duży coś. No nie da mi żyć. A mała mechana właśnie go asystowała. Okej, chlej to wszystko. I uwaga, tutaj mamy. Mechlander się nazywa. I jego zyskany w pierwszej edycji oferuje nam redukcję czasu odnowienia broni. Okej. Dobra. Czyli już widzę, że gameplay loop tutaj bezpośrednio będzie polegał po pierwsze na tym, żebyśmy łazili, zwiedzali w poszukiwaniu tych trybików i innych rzeczy potrzebnych, a z drugiej strony, żebyśmy gromadzili materiały, szukali nowych istot, badali to wszystko i powoli się rozwijali. Dobra, podoba mi się. Ciekawe, czy ktoś z mojego otoczenia też będzie chciał to sprawdzić. Będzie, powiedzmy, na tyle otwarty, żeby ewentualnie nawiązać ze mną kołopową współpracę i tak dalej. Ale tak, mnie się to podoba. Naprawdę. Jest to bardziej wymagające od tego, co prezentował sobą Little Universe.
Ale... powiedzmy, że to też satysfakcjonuje to bardzo. Ja szkoda by było, powiedzmy... no, odmówić tej grze. Jest ona na razie prosta, ale bardzo mi się podoba. No i okej. Podejrzewam, że większość rzeczy, które można tutaj sprawdzić, już sprawdziliśmy. Dlatego też pozwólcie, że zrobię krótkie cięcie na zdobycie drugiego trybika. Jak już go zdobędę, to wznowię. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Czy będą jakieś większe nowe mechaniki. Jeśli nie, to na tym zakończymy. Najprościej w świecie już i tak mamy 50 minut, więc do usłyszenia za krótką chwilę. Okej, jednak jeszcze trochę trzeba będzie bardziej poczekać, bo są tutaj te księgi, co też tam, powiedzmy, na strefie jeszcze nie zdobyliśmy broń, były i nas atakowały. Jedną musimy unicestwić, żeby mieć spokój, taki totalny. Drugą natomiast chciałbym zeskanować, żeby dowiedzieć się, co to w ogóle jest. Jest to Mechana Guardian, okej. I tu jeszcze mam portala, który też można zeskanować. Okej, Mechana Guardian za zeskanowanie daje jakąś nagrodę, czy nie? A, jeszcze to też można. Szybsze reloady. Okej. Za ambush lifta, czy dostaniemy coś wielkiego, czy nie? A, tu jest jakiś jeszcze inny lift. Chyba nie rozumiem do końca samego faktu, że chwilą skanowaliśmy. A nie, dobra, to jest inny rodzaj portalu. I tutaj mamy co jeszcze? No, Health Regeneration, ponownie. Takie rzeczy. Więc okej, dobra. I dobra. Były tu jeszcze jakieś naprawdę inne rzeczy, więc tak. Wygląda na to, że gra nawet na tym wczesnym demkowym etapie będzie miała nawet sporo do zaprezentowania samym sobą. A ja, jak mówię, zaraz sobie znowu cięcie, tylko... no, na razie jestem tutaj w trakcie walki i nie chciałbym po prostu zginąć przez to, że skupię się na tym, żeby zrobić cięcie zamiast na walce i tak dalej. Ale dobra, pokonanie czegoś takiego daje 3 minuty, więc już mi się podoba. Już mi się podoba to jeszcze bardziej. Okej, więc jesteśmy przy trybice. Siada ją duży koteczek, którego oczywiście zeskanuję. I teraz tak. Też produkta się mekanę, więc musimy ją zniszczyć, zanim będzie za późno. I teraz Mother of All Jinxes, czyli matka wszystkich koteczków, tak na mój tłumaczeń. Też musi zostać pokonana, by zdobyć ostatniego trybika. Jak widzę, przeciwnicy w większości przypadków są tej... ja bym powiedzieć prościej, ale mógłbym powiedzieć, że przyrównywali do tego, co było chociażby w Cult of the Lamp. Jest to delikatne wyzwanie, jeśli nie jesteś przygotowanym i trzeba ostrożnie dobierać swoje ataki i tak dalej. No ale z drugiej strony są sprawiedliwi, jeśli na spokojnie się do tego podchodzi. I no, nie otoczą nas ze wszystkich możliwych są. Dobra. Tak czy inaczej, no, udało się. Teraz wszystko zobaczymy, czy dostanę coś fajnego z ogniska, bo ognisk chyba jeszcze nie rozwalałem. Okej, wungiel. Drzewny. W takim wypadku... teraz, kiedy już to sprawdziłem, to po raz kolejny do usłyszenia za chwilę, jak już będziemy z powrotem w wieży. Okej. A więc oddajemy. I czy coś wielkiego się stało? Pewno widzę, że są jakieś nowe rzeczy. Ile teraz będę miał? Dokładnie tyle samo? Po prostu mu to zadanie zbierz kolejne 3. Okej. Nie ukrywam, trochę się na tym zawiodłem. Oczywiście może teraz światy będą inne, lepsze, więcej rzeczy będzie. Temu nie zaprzeczam, no ale nadal mogło być trochę ciekawiej. Okej, to ja odblokowuję sobie to. I z takim to akcentem nie najlepszym, nie najgorszym, po prostu będącym. Kończymy dzisiejsze spotkanie z gierką. Ja może sobie jeszcze pogram. Może nie, nie mam pojęcia. Chociaż nie ukrywając, bardzo możliwe, że będę grał. Bo najprościej mi się to podoba. A na ten moment, jak mówię, to tyle, więc dzięki wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej!